Kolejna kamienica. Zobaczcie, ile wyposażenia zostało. Wygląda, jakby nadal ktoś tutaj mieszkał. Wszystko zostało. Syrop z melisy. Coś mi się wydaje, że to będzie naprawdę ciekawy obiekt. Zastanawia mnie tylko, dlaczego został opuszczony. Kamienica jest naprawdę bardzo duża. Zobaczcie, nadal są tutaj produkty. Ale zapach, o Jezu. Fasola. ...2022. Czyli w zasadzie niedawno została opuszczona. Ale najprawdopodobniej w pośpiechu. Praktycznie nic nie zostało zabrane. Przejdziemy do salonu. O kurde. Sufit troszkę już poodpadał ze względu na wilgoć, jaka tu panuje. Biurko. Tu jakiś sprzęt grający. O, widzę, że i na winyle jest. Płyty winylowe, kasety, radio. Spróbuję zdobyć więcej informacji co do tego miejsca. Sam jestem naprawdę ciekaw, dlaczego ktoś tu wszystko zostawił. Proteza. Kurde, zobaczcie, jest tutaj praktycznie wszystko. Ciekawe, czy telefon został. Nie, chyba nie. Szuflady pewnie też wypełnione. Zgadza się. Kalendarz. ...2012 rok. Zastanawia mnie tylko, jak to możliwe, że nic nie zostało zabrane. Łóżeczko dziecięce. To jest tylko jedno mieszkanie. Globus. Pierwsze mieszkanie zaliczone. Idziemy dalej. Chyba to by było tyle. Wchodzimy dalej.
Zobaczymy, co będzie na pierwszym piętrze. Na samym wejściu kompoty. Tutaj już jest trochę gorszy stan. Ale zobaczcie, cały czas tutaj są czyjeś ubrania. Idziemy dalej. Wchodzimy na pierwsze piętro. Zobaczymy, co nam tutaj pozostawili byli mieszkańcy. Energetyk. Jeszcze pełen. 2020 rok. Wejście na strych. O kurde. Dobra. Wejdziemy najpierw tutaj. Biżuteria. Lupa, przyprawy. Termometr, już bardziej nowoczesny. Jest kaflowy. Zobaczcie, że nie ma tutaj śladów kradzieży. Te metalowe elementy nadal tutaj są. Kurde, praktycznie wszystko zostało. Jestem naprawdę w szoku. W zasadzie każdy może tutaj wejść, bo wszystko jest otwarte. Tutaj już troszeczkę bałagan narobili. Wejście. To zrobiliśmy takie kółeczko. Tutaj wszystko posypało się. Z tego, co mi wiadomo, właścicielka kamienicy była, można powiedzieć, chora na zbieractwo. Dlatego też mamy tutaj bardzo dużo różnych przedmiotów wszelkiej maści. Nie wiem, czy to są schody, czy nie. Czy można, chyba można by tu wejść. Stąd. Tylko, co my tu znajdziemy? Jestem ciekaw. Kurde, w zasadzie wszystko. Albumy. Ale puste. To jest tutaj jedno zdjęcie. Z jakiejś imprezy weselnej. Tu chyba nie będziemy wchodzić. Jest bardzo ciasno i z góry widzieliśmy, że wszystko przemaka.
Chociaż mogłyby być fajne rzeczy tutaj. Ale nie chcę spaść na dół. Dlatego będziemy schodzić na dół. Czyli obeszliśmy naokoło, w zasadzie całą kamienicę. Jest jeszcze ogród. Zastanawiam się, czy da radę tam w ogóle wejść. Tutaj też widzę, zgromadziła trochę rzeczy. Zobaczcie, tutaj przebija. O kurde, może w każdej chwili runąć. Zastanawiam mnie, czy można wejść na ogród? Wiecie co? Chyba nie będę tędy wychodził. Widać, że jest tutaj jeszcze jakiś garaż. Ale obok jest normalnie funkcjonujący dom mieszkalny. Wolałbym, żeby mnie tutaj nikt nie zauważył. Dlatego wrócimy się. Wielka, wąska kamienica popada w ruinę. Co to jest? Jaka gra? Przeczytam ci, mamy. Jakaś gra dla dzieci ucząca czytać. Jak i wiele innych kamienic, które znalazłem, kryje za sobą tajemnicę, co tu się wydarzyło. Czyżby naprawdę ta cała kamienica należała do jednej kobiety, która zbierała różne przedmioty, tak zwana zbieraczka chorobliwa. To by się zgadzało, bo jest tutaj bardzo dużo przedmiotów różnych, zgromadzonych przez lata. Mimo to, że jest opuszczone i przy samej drodze, nadal zachowało się wiele rzeczy. Puste szuflady. Albo już ktoś pozabierał różne rzeczy. Znowu jakieś
koraliki. Dobra. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć eksplorację. Najprawdopodobniej kamienica należała do starszej pani, która lubiła kolekcjonować przedmioty. Zajmowała się tak zwanym zbieractwem. Myślę, że to ją przerosło i dlatego mamy tutaj tyle tego wszystkiego. Ja się z wami żegnam powoli i widzimy się na kolejnych wprawach. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.